Cześć! Dziś witam się z Wami bez makijażu, to oznacza, że będziemy go wykonywać i co ja dzisiaj chcę Wam pokazać? Słuchajcie, ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o zakupy kosmetyczne, to takie zakupy robię w mniejszych drogeriach, z którymi częściej mam styczność z racji wykonywanego zawodu i przyznam, że bardzo dawno nie byłam w Rossmanie, a jeżeli już do Rossmana zachodziłam, to zazwyczaj do takiego, powiedzmy, swojego, który miałam gdzieś tam na terenie miejsca, gdzie zamieszkuję, gdzie zazwyczaj jeżdżę na zakupy do Lidla, no i tam przy okazji jest Rossman, no i tam sobie zawsze do tego Rossmana wchodziłam. Ale nadeszła taka wiekopomna chwila w moim życiu, kiedy potrzebowałam odwiedzić Rossman, będąc w innym mieście, w innej lokalizacji i weszłam do tego Rossmana. Chciałam zobaczyć na pielęgnację, a moim oczom ukazała się szafa kosmetyków Alterra. Ja mam do tych kosmetyków bardzo duży sentyment z tego względu, że kiedy ja zaczynałam w ogóle działalność swoją internetową na blogu, to było, słuchajcie, naprawdę setki miliardów lat temu, bardzo, bardzo dawne dzieje, kiedy ja nawet ten mój blog nie wyglądał tak jak teraz wygląda, była jeszcze bardzo stara szata graficzna, ja się w większości wtedy zajmowałam bardziej makijażami, myślałam, że będę wizażystką, dlatego poszłam na studia związane z kosmetologią i po prostu mój Adrian wtedy jeszcze jako mój przyjaciel zabrał mnie na pierwszy lot samolotem, polecieliśmy do Dortmundu i tam będąc w tamtejszym Rossmanie dorwałam taki, wtedy to się nawet nie nazywało kremy BB, tylko to się nazywało jako krem 2 w 1, makijaż i pielęgnacja, ten, coś tam. Więc ja Wam podlinkuję, spróbuję odnaleźć te recenzje na blogu właśnie tamtego kosmetyku i słuchajcie, on wciąż jest dostępny w Rossmanie, w tej półce też był, no ale stwierdziłam, wypróbuję coś, czego do tej pory nie miałam, więc mam dzisiaj paletkę cieni, mam tusz do rzęs, mam całkowicie inny podkład i to są kosmetyki, które przede wszystkim chciałabym użyć, zobaczyć, jaka jest jakość tej Alterry, czy to jest coś nowszego, czy jednak te formuły są troszkę przestarzałe, no nie wiem, zobaczymy, zrobimy test, ja jeszcze ich nie testowałam, poza tym kuler karamel naprawdę dopieściło mnie, mówiłam Wam w poprzednim filmie makijażowym, jeżeli nie widziałyście go, no to koniecznie sprawdźcie, że Cooler Caramel z Ecozuzu dopieściło mnie i wysłało mi tyle pomadek, że już wtedy się zastanawiałam w tamtym filmie, jaką pomadkę użyć. No i dzisiaj mam jeszcze całą gamę innych pomadek, które nie używam, więc może coś wśród nich sobie znajdziemy. Więc cóż, zbliżam Was do siebie i przechodzimy do malowania. Zacznijmy więc od makijażu oka i będę używała bazę Cooler Caramel. Fantastyczna baza, ona ma tak niesamowitą konsystencję. Wprawdzie to jest baza, która jest dopasowana do całej skóry, ale ona mi się też całkiem dobrze sprawdza na okolice oczu, więc nie będę sobie szczędzić. Nakładam na górną i na dolną powiekę. Ona jest dość taka treściwa, wydaje się być tłustawa, ale ma w sobie coś niesamowicie takiego welurowego i po jakimś czasie ona się bardzo ładnie wchłania i nie zostaje żadna w ogóle całkowicie tłusta warstwa, nic z tych rzeczy. No i będziemy przechodzić sobie do paletki Alterra. Ja wybrałam paletkę taką wpadającą w odcienie róży, natomiast była też dostępna paletka bardziej w brązach i ponieważ takich paletek troszkę mam, to chciałam coś innego, a była jeszcze taka z granatem, z czernią, taka bardziej do smoky eye, ponieważ ja nie jestem utalentowana w robieniu akurat takich makijaży, zdecydowałam się na coś bardziej bezpieczniejszego, na tę taką różową opcję. Tak ta paletka prezentuje się właśnie po otwarciu. Bardzo mi się podobają te kolory. I chciałabym dzisiaj wykorzystać ten taki, nie jest to taka typowa oberżyna, ale coś takiego wpadającego w bordo i myślę, że coś podziałamy też z tymi różami. Zacznijmy od wspomnianego tego takiego bordo cienia. Nie mam pojęcia, jaka to będzie w ogóle pigmentacja. Słuchajcie, atmosfera napięta jak plan deka na Żuku. O, chyba mogę nawet odważniej sięgnąć po większy pędzel. Obawiałam się, że sobie może tym cieniem krzywdę zrobię, ale powiem Wam, chyba nie. Mm.
w załamanie nałożę sobie ten ciepły cień. On chyba nie ma dodatku, taką ma lekką drobinę. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. Najwyżej go tym chłodnym, takim bladym różem trochę stłumię, ale ja mam raczej taką ciepłą karnację, więc wolałabym coś cieplejszego. Teraz na całą powiekę nałożę ten taki średni róż. O, bardzo ładny, taki herbaciany odcień. Przyznam, że się troszkę obawiałam, że te cienie na przykład będą bardziej intensywne i gdzieś sobie nimi zrobię krzywdę, ale przyznam, że bardzo tak łatwo się nimi pracuje. W takim sensie, że nie są zbyt mocno napigmentowane, więc dla osób początkujących albo takich osób jak ja, które nie czują się zbyt pewnie w pracy z cieniami, to wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna opcja i taka że zrobi się z nią i makijaże takie dzienne i takie bardziej wieczorowe. No, bardzo taki rozsądny wybór kolorystyczny. I teraz tak, jest to rzeczywiście rozsądny wybór kolorystyczny, ale w momencie, kiedy ja sobie ten średni odcień różu nałożyłam na całą powiekę, to on mi się bardzo zlał z tym jasno-oberżynowym cieniem, tym bordem, który nałożyłam sobie na samym początku. Z jednej strony spoko, bo tak jak widzę sobie w lusterku, te cienie bardzo ładnie się ze sobą łączą i przenikają, ale ewidentnie ten taki bordowy cień wymaga teraz wzmocnienia i chcę ten makijaż do takiego dopracowania. Ale osobiście jestem z tych osób, które woli troszeczkę więcej nałożyć tych etapów i kroków i móc sobie to blendować i rozcierać i wycierać w razie czego, bo nie umiem robić takich makijaży, że nałożę raz, wszystko jest tak idealnie w punkt nałożone, więc możliwość tutaj, wiecie, takich poprawek dla mnie osobiście jest plusem, natomiast nie jest to tak intensywna jakość cieni, że na przykład być może jakieś wizażystki bardziej tutaj wprawione, żeby to mogły pochwalić. To bym powiedziała, że jest taka bardziej użytkowa paleta na co dzień dla takich buł makijażowych, które nie czują się zbyt pewnie, absolutnie nie dla osób, które czują się w jakiś sposób bardziej związanych z makijażem, wizażem, dla takich po prostu zwykłych użytkowniczek. Czy może nie chcę powiedzieć, że zwykłych i wartościować jakkolwiek, ale dla osób, które są początkujące lub niekoniecznie czują się dobrze w jakichś bardzo mocno wyrysowanych makijażach i bardzo takich artystycznych, potrzebują czegoś po prostu na co dzień, z czym w miarę łatwo się pracuje, wydaje mi się całkiem spoko. Ten blady odcień nałożę sobie w kąciku, żeby troszkę rozświetlić spojrzenie. A przy pomocy tego najciemniejszego cienia zrobię kreseczkę, żeby jeszcze podkreślić ten makijaż, dodać mu takiego bardziej wieczorowego sznytu. Chociaż nie będzie to jakiś absolutnie mocny makijaż, nie? Żeby tak troszeczkę to oko zaznaczyć i tą powiekę zewnętrzną już tak troszkę wyciągnąć do góry. To co jest całkiem w porządku, zobaczcie, że te cienie da się budować, da się je nakładać jedne na drugie, bo obawiałam się, że to będzie paleta o takiej troszkę starej formulacji, że te cienie będą na przykład bardzo suche i bardzo się będą sypać i nie będą się chciały ze sobą łączyć. Powiem Wam, jak na moje potrzeby, to jestem bardzo zadowolona i uważam, że ta paleta odbiega jakością od takich palet, które miałam na przykład podczas pierwszych przygód z makijażem naturalnym, z takimi formulacjami naturalnymi. Więc absolutnie nie powiedziałabym, że to jest formulacja przestarzała. Może nie jest to formulacja najbardziej taka pro i zaawansowana, ale słuchajcie, te paletki są tanie jak barszcz, więc też no, przełóżmy sobie jakby tą cenę i tą jakość, więc uważam, że to jest naprawdę w porządku. I ten makijaż robi mi się przyjemnie i w taki sposób całkiem bezproblemowy. Także spoko, słuchajcie, dla mnie hej, jest nieźle. Bałam się, że będzie gorzej, naprawdę bałam się, że będzie gorzej. Wracam sobie teraz do tej bazy Couleur Caramel i nakładam sobie ją na całą twarz, a do dolnej powieki wrócę sobie po prostu ciutkę później, kiedy już sobie uporam się z twarzą. I po prostu przy pomocy dłoni aplikuję na całą twarz. To jest baza o właściwościach matująco-wygładzających. No i jak widać,
mojej cerze wygładzenie naprawdę się przyda. No i dobrze, przejdziemy sobie do podkładu. Jest to podkład Natural Perfection Makeup w odcieniu 01 Light. Było kilka wersji podkładów, czy tych kremów, powiedzmy BB, dwa w jednym. I ogólnie, jeżeli chodzi o składy tych kosmetyków, to przyznam, że ja też początkowo miałam zagwozdkę, gdyż właśnie kojarzyłam z Niemiec, jak właśnie gdzieś tam odwiedzałam Niemcy i patrzyłam właśnie na te kosmetyki Alterra, to kojarzyłam, że zawsze była książeczka ze składami gdzieś obok półki i po prostu mając w głowie tamto wspomnienie, poprosiłam panią ekspedientkę, czy jest może dostępna w Rossmanie w Polsce taka książeczka ze składami. Pani rozejrzała się po półce, zajrzała do szaf i powiedziała, że niestety nie ma takiej książeczki i zaprosiła, żeby wejść na stronę internetową i tam poszukać składów. I to mnie tak trochę zastanowiło, że skoro ta pani szuka tej książeczki, to znaczy, że ta książeczka być może tu gdzieś jest, może ona ją kojarzy, że takie coś było, tylko nie może jej znaleźć. I zaczęłam bardzo wnikliwie wpatrywać się w tą półkę i słuchajcie, jak będziecie przy półce Altery, to po prostu to jest tak, że jak jest ta półka, to tak wciśnięte były te książeczki pomiędzy tymi plastikowymi takimi jakbymi szufladami, tymi pojemniczkami, w których są poukładane te kosmetyki, a tym stędem, tą szafą, więc no faktycznie cudem, że w ogóle ja to dostrzegłam, bo to było tak wciśnięte, ale byłam zdesperowana, że znajdę tą książeczkę. I faktycznie tę książeczkę przynajmniej ja znalazłam, więc patrzcie tam na szafę w waszych miastach. I wszystko po prostu jak na dłoni, wszystkie składniki INCI i tak dalej. Więc ogólnie składniki INCI, jeżeli chodzi o te Altery, są spoko, tylko w wielu jest alkohol, etanol. A wiecie, że ja go na przykład unikam. I to była tak naprawdę jedyna kwestia, przez którą ja miałam, może nie tyle, że problem coś znaleźć, ale faktycznie musiałam te składy przejrzeć, żeby znaleźć coś bez etanolu. I ten krem BB2 w 1, Fresh In Makeup, coś takiego, on też ma ładny skład, przyjrzałam go, możecie zobaczyć tą recenzję, co Wam mówiłam, że podlinkuję Wam z bloga. To możecie sobie z tą recenzją zapoznać i właśnie tam opisywałam tamten produkt i on też alkoholu nie miał. I właśnie teraz znalazłam taki preparat, podkład Natural Perfection, o, proszę o wyostrzenie. I on również alkoholu nie ma, tutaj się nie mam do czego doczepić. Ja w tym momencie ze względu na to, że te zmiany trądzikowe mam jakie mam, to szukam preparatów, które mają właściwości kryjące i zobaczymy, czy on będzie ok. Ja wybrałam numer 1, bo po testerze jak patrzyłam, to wydawało mi się, że ta jedynka chyba wcale jakaś ultra jasna nie jest. Taka by mi się wydawała całkiem w odcieniu dla mnie. Oj, czy ja nie nałożyłam go za dużo. Zobaczymy, jakie on ma krycie. W ogóle zapach? Bardzo neutralny. Nie wyczuwam nic takiego bardzo mocno charakterystycznego. Wiecie co, ja sobie zetrę go z tej strony, żebyście mogły zobaczyć porównanie. I nałożę go na razie na jedną połowę twarzy. Nałożyłam go tak trochę kiepsko. Mam nadzieję, że mi nie zciastkuje. I zaraz sobie ocenimy to krycie. Wiecie co, nałożyłam naprawdę fest dużo tego produktu i bałam się, że coś mi tutaj zciastkuje albo coś takiego się stanie, ale szczerze powiedziawszy, kiedy patrzę w podgląd, to ja nie widzę tutaj krycia. Nie wiem jak Wy. Chyba rzeczywiście po tej stronie ten policzek jest mniej zaczerwieniony, ale żeby to było jakieś mocne krycie, raczej takie delikatne. Nie powiem, że nie robi nic, ale raczej jest to delikatne krycie. Ja spróbuję go jeszcze nałożyć troszkę inną metodą, czyli przy pomocy dłoni go sobie rozprowadzę, a potem doklepię gąbeczką. Może będzie lepiej. O, bo tak to widać, że się to krycie gdzieś tu buduje. Może to gąbeczka właśnie wpiła ten kosmetyk. No teraz jak zaczął zastygać, to jeszcze porobiły mi się plamy. Wydaje mi się, że jego trzeba albo aplikować sprawnie palcami i dać mu tak zastygnąć, albo od początku gąbeczką. Idę to zmyć, bo to nie wygląda za dobrze i spróbujemy go nałożyć jeszcze raz. Wróciłam, tonik, krem nałożony i pomyślałam sobie, nie nakładam tu bazy. Może gdzieś ta baza też niekoniecznie mi z tym współpracuje, bo tutaj, gdzie nie nakładałam tego podkładu, to ta baza jest i to czuć tą taką charakterystyczną aksamitność tej bazy. Tu nie, na tej stronie, którą ją teraz umyłam. Więc spróbujmy nałożyć jeszcze raz, tylko i wyłącznie na tę stronę, standardowo przy pomocy
Gąbeczki. W ogóle bardzo podoba mi się takie mega higieniczne zamknięcie tego produktu. Fajnie przemyślane. Okej. Rozprowadza się w porządku. Może ociupinkę lepiej bez tej bazy. Chociaż nie wiem, czy po prostu sobie teraz trochę nie nadinterpretuję. No zobaczcie sobie same. Tak naprawdę ta różnica między stroną, gdzie ten podkład jest, a tutaj nie jest jakaś znacząca, ale jest. To jest takie lekkie krycie. Nie jest ultra lekkie, nie jest minimalne, ale jednak jest lekkie. Myślę, że w sytuacji, gdybym nie miała tych moich zmian trądzikowych, to byłabym z tego zadowolona, zwłaszcza tak na co dzień. No w tym momencie jednak szukam bardziej kryjących podkładów, takich, które są w stanie mi te zmiany trądzikowe zakryć, zwłaszcza też, że ja na co dzień nie używam korektora. Nie wiem, jakoś nie potrafię, zawsze mi się albo rolują, albo coś się takiego dzieje i źle wyglądam. Więc no, tragedii nie ma, ale też pełna satysfakcja nie jest. Myślę, że po prostu nie jest to preparat dla mnie, być może dla kogoś innego. Nałożę sobie na całą twarz i wracam do Was. Jestem z powrotem. Na pochwałę zasługuje fakt, że ten odcień numer 01 rzeczywiście jest bardzo ładnie dopasowany do mojej karnacji. Nic mi się nie odcina. Uważam, że naprawdę pięknie się stapia i właśnie te takie zaczerwienione policzki u mnie ładnie pozakrywał. Nie jest może idealnie wszystko, tak widać, że jest ta struktura skóry, po prostu on bardzo naturalnie się prezentuje. Zwróćcie uwagę na wykończenie. Ono jest takie rozświetlające, ale ono nie jest tłuste. Jest po prostu takie glow, ale takie naprawdę eleganckie glow. Jak na za tę cenę, uważam, że wygląda naprawdę bardzo tak schludnie i elegancko. Tu jest ta strona z bazą. Tu jest bez bazy. Może to glow jest troszeczkę mniejsze, ale ta skóra wygląda bardzo zdrowo. To mi się na przykład podoba. W ogóle jak sobie tak dotykam go, to on zastygł, ale nie w taki sposób, że jest ta skóra ściągnięta i taka, tylko tak po prostu jakbym nałożyła krem, który się całkowicie wchłonął. No powiem Wam, jeżeli szukacie kosmetyku, na który na przykład nie trzeba już dokładać dodatkowo pudru, który da Wam taki delikatny efekt rozświetlenia, ale takiego naprawdę, takiego glow, jakby z Was to wypływało, a nie jakiegoś takiego tłustego, niechlujnego, to jest coś ciekawego. Jeżeli nie potrzebujecie mocnego krycia, tylko właśnie lekkiego wyrównania kolorytu, no to powiem szczerze, tutaj pod tym względem bardzo na plus. Uważam, że ten produkt nie jest dopasowany do moich aktualnych potrzeb, ale jak zagoją mi się te zmiany trądzikowe, mam nadzieję, że w końcu nadejdzie taki moment, że odpuszczą, to ja chętnie sobie wtedy po niego będę sięgać, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie. W kamerze wygląda pięknie. Gdyby nie te zmiany trądzikowe, które psują efekt, to on wygląda naprawdę pięknie. Zobaczmy, jak będzie, jak dołożę sobie puder, czy może puder trochę uratuje nam sytuację, że będzie jeszcze lepsze to krycie. Będę nakładać puder Amelie, to jest mój ulubiony puder i używam wersji Sunshine Dust. On ma taki żółty pigment, bo on mi całkiem ładnie zakrywa zaczerwienienia policzków. Zapytałam się Adriana, jak wygląda ten podkład na mnie i powiedział w sumie podobne wnioski jak ja, czyli że krycie jest dość słabe, ale ogólnie wygląda spoko. I powiem szczerze, naprawdę teraz po nałożeniu też tego pudru uważam, że jeszcze troszeczkę się to wszystko ujednoliciło. Moja skóra zawsze w dotyku gąbeczki czy pędzla jest bardziej zaczerwieniona. Teraz, kiedy się troszeczkę uspokoiła, mam wrażenie, że wygląda naprawdę spoko. Tylko właśnie to krycie. Zwłaszcza czoło, widać, że właśnie te zmiany trądzikowe tutaj żyją własnym życiem. Tutaj te miejsca, gdzie ten trądzik u mnie najmocniej jest widoczny. Jak uda mi się z to zwalczyć, myślę, że wtedy sobie do tego podkładu wrócę, bo ogólnie wygląda naprawdę ładnie i najchętniej tutaj już bym na twarzy nic nie dokładała, tak bym na przykład mogła iść do pracy, nie ma wstydu. Natomiast po prostu, że dzisiaj no, malujemy się pod film, to myślę, że właśnie z Amelie użyję sobie rozświetlacza. I to jest rozświetlacz Moonlight. Lekko, żeby właśnie tych zmian trądzikowych nie podkreślić. I wróćmy jeszcze sobie do tej palety. Zrobię dolną powiekę. Będę analogicznie używać dokładnie tych samych cieni, więc zacznę od tego
różu średniego. Tak, róże i dolna powieka nie zawsze wyglądają dobrze, bo łatwo zrobić efekt takiego jakby zaspanego oka albo zapłakanego. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Bordo. I na bogato tego czekoladowego cienia, żeby właśnie zniwelować efekt zmęczonego spojrzenia. Jestem pod szczerym wrażeniem, jak prezentuje się ten makijaż oka. Być może nie jest to makijaż godny make-up artist, niemniej jednak spodziewałam się dużo gorszej jakości cieni. Spodziewałam się problemów aplikacji, nerwów podczas dokładania tych cieni, tego, że się nie będą łączyć, że może będą jakieś plamy się robiły. Natomiast tutaj naprawdę bardzo, bardzo w porządku, solidne cienie, może bez fajerwerków, ale tak po prostu, żeby móc się pomalować. Spodziewałam się czegoś znacznie gorszego, także spoko. Dobra, przejdziemy sobie teraz do tuszowania rzęs. I tutaj właśnie kupiłam taką maskarę Long Lasting i to była jedna z niewielu maskar, która właśnie nie miała etanolu w składzie i dlatego właśnie na nią się zdecydowałam. Więc zobaczmy, jak ona się prezentuje. Pokażę Wam, jaką ona ma szczoteczkę. Dość cienka. To może być coś fajnego, bo akurat ostatnio mam same tusze z dużymi szczoteczkami i kiedy mam dużą szczoteczkę, to często mi się zdarza, że gdzieś odbija mi się coś na powiece. A tu zobaczmy, jak będzie przy takiej zgrabnej spiralce. Pierwsze maźnięcie, już widać efekt, no ale zobaczmy dalej. Przybliżę się troszkę bardziej do Was i tak prezentuje się właśnie wytuszowana rzęsa na jednym oku. Może nie jest to efekt jakiś spektakularny, natomiast pamiętajcie proszę, że to jest moje pierwsze całkowicie użycie tej maskary. Może po prostu powinnam dać jej jeszcze troszeczkę czasu, może ona musi sobie gdzieś tam zastygnąć. Ale to, co w tym momencie bardzo mi się podoba, że te rzęsy nie wyglądają na takie posklejane i takie ciężkie. Bardzo ładnie się rozdzielały podczas malowania, więc potencjał jest, ale myślę, że na pełną ocenę jeszcze potrzeba czasu i zapraszam do serii Projekt Denko, bo tam z całą pewnością powiem Wam na jej temat coś więcej, jak już sobie zużyję całe opakowanie. A teraz wytuszuję sobie oboje oczu i wracam do Was. Efekt, który udało mi się uzyskać, być może nie jest to wachlarz rzęs, niemniej jednak wygląda bardzo schludnie, uroczo. Te rzęski są takie porozdzielane i takie fluffy, są takie puszyste. Myślę, że naprawdę efekt, jak na pierwsze użycie, w porządku. Zobaczymy, co będzie dalej. Potencjał jest. Podoba mi się to, co widzę, tak sobie tutaj zerkam, bo tu mam lusterko. Więc ogólnie podoba mi się. Jestem ciekawa, czy będzie to widoczne na aparacie, czy Wy będziecie to widzieć, ale no tak bardzo naturalnie to wygląda. Tak jak moje rzęsy, tylko ładniejsze, bardziej gęste i pogrubione, jednocześnie bez efektu pajęczych nóżek. No taki efekt jak najbardziej jest w porządku i myślę, że będę ją sobie wykorzystywać. I teraz przejdziemy sobie do Cooler Caramel, do pomadek, które tutaj mam. Pokażę Wam najpierw swatche, które tutaj właśnie mam i wybierzemy sobie wtedy, co mi pasuje do tego oka. Zacznijmy sobie może od pomadek Twist and Lips. Tak prezentują się te pomadki Twist and Lips. I zaczniemy sobie 401. Uch, jaka mocna pigmentacja, no. Ciekawe, ja kiedyś miałam od nich którąś pomadkę z tych Twist and Lips, ale ona nie była aż tak mocno napigmentowana. Teraz następna 404. Też ciekawy odcień, taki ceglasty. Nie wiem, czy to mój odcień, ale bardzo ładny. I 405. Uch, jaka czerwień. Jeszcze raz. 401, 404 i 405. Tak się prezentują. Następnie drugi rodzaj pomadek to są Exquisite Lips. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. I zobaczmy sobie odcienie. Więc tu jest 282 i 283. To są takie właśnie odcienie czerwieni również. Widzę, że dzisiaj tak w
czerwieniem poszłam. I jeszcze moje ulubione pomadki, czyli matowe błyszczyki Cooler Caramel. I tu są odcienie takie, jeden miałam, 847 i jego miło wspominam. To jest taki naprawdę intensywny kolor. Tak dobrze go zapamiętałam, że on jest taką intensywną czerwienią. Tylko właśnie jakby się troszeczkę rozwarstwiającą. I wcześniej, kiedy miałam go po raz pierwszy, też miałam takie wrażenie, że potrzebowałam troszkę nad nim popracować, żeby dało fajny efekt. A drugi to jest 841 i to jest taki nudziakowy odcień, natomiast chyba nie jest to mój odcień totalnie, taki chłodno-pomarańczowy, jeżeli można tak powiedzieć. No nie wiem, chociaż on by dzisiaj mi może nawet trochę pasował do tego makijażu. Nie, źle by to wyglądało, on by mi się zlał bardzo mocno z moją karnacją. Zastanawiam się, który właśnie dzisiaj wybrać z tych odcieni. Gdzieś ta oberżyna, ona gdzieś najbardziej do mnie przemawia, taka jest najbardziej wybijająca się. No nie wiem, zobaczmy, spróbujmy ją nałożyć na usta, co się wydarzy. Odcień piękny, tak jak go zapamiętałam. Natomiast nie wiem, czy jest to dokładnie ten odcień, który potrzebuję, zwłaszcza w kontekście właśnie tego makijażu. Chciałam raczej coś bardziej świeżego, to jest coś takiego, co dodaje mocnego pazura i przy zmianach trądzikowych to po prostu mam wrażenie, że jeszcze bardziej zwraca uwagę na to, że ta moja skóra jest taka niedoskonała, nie jest jednolita i idealnie gładka. Więc myślę, że do tego typu kolorów no to jednak bez kompromisów skóra musi być, przynajmniej, znaczy musi, nie musi, no zależy kto się jak dobrze czuje, przynajmniej tak ja patrzę na siebie, to wolałabym, żeby tych zmian trądzikowych nie było, więc chyba sobie zmyję i spróbuję nałożyć coś delikatniejszego z tych opcji. Ale mogę Wam jeszcze pokazać, jak ta pomadka wygląda. No, taka jest z pazurem, ale coś mi się na zęby przetransferowało? Pewnie dlatego, że jeszcze nie zaschnęła. Spróbujmy wersję z Twist and Lips numer 404. Tak patrzę sobie. To jest ta. Dobrze mówię? Tak, ta. Więc wydaje mi się, że powinna pasować bardziej. Chyba to jest bardziej odcień, którego dzisiaj potrzebowałam. A spróbujmy go sobie zrobić taką metodą rozmycia tych cieni, granic. Tak, da się ją nakładać właśnie w taki sposób, jaki najbardziej preferuję w przypadku pomadek, które nie są matowe. Tworzy się bardzo taki miękki efekt przejścia, usta się wydają większe, ale w taki sposób, że nie widać, w którym momencie one są tak dokładnie wyrysowane. Więc tak, prezentuje się skończony makijaż. Reasumując, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, przede wszystkim jeżeli chodzi o jakość kosmetyków Altera. Ja kiedy informowałam Was na Instagramie, że zamierzam się właśnie wybrać do Rossmana po te kosmetyki, to dostałam dużo takich informacji zwrotnych, że to są właśnie formuły przestarzałe, które były takie, jakie były kiedyś, że te kosmetyki nie do końca Wam się spisały. Natomiast być może jest to kwestia tego, że trafiłam na akurat takie trzy kosmetyki, które też obserwując rozwój serii naturalnej Altera, wiedziałam, że jest to coś, czego jeszcze do tej pory nie miałam, co się pojawiło tak naprawdę na przestrzeni kilku ostatnich lat, bo przykładowo podróżując gdzieś do Niemiec, sprawdzałam sobie, co tam w tej zakładce Altera jest, no i sprawdzałam, jakie tam kosmetyki się nowe pojawiały i wybrałam to, czego jeszcze nie widziałam, nie testowałam i na to się skusiłam. Więc jeżeli chodzi o te trzy kosmetyki, jestem mega pozytywnie nimi zaskoczona. A może to po prostu ja mam jakieś niewygórowane oczekiwania? Kto wie, niemniej jednak osobiście jestem zadowolona i sięgała będę, szczególnie po tę paletę i po tę maskarę. Jeżeli chodzi o ten podkład, obawiam się, że on troszeczkę będzie musiał poczekać na lepsze czasy, kiedy troszkę moja skóra się zagoi, ale nie mówię nie. Być może wtedy właśnie będę sobie po niego sięgać. Znaczy, chciałabym na pewno po niego sięgać, bo ten efekt glow, jaki on tworzy, ja bardzo lubię taki efekt.
gdyby nie to, że te zmiany trądzikowe mam teraz, to być może jeżeli jesteście ze mną dłużej, kilka miesięcy wstecz, kiedy nie miałam takich problemów, no to pamiętacie, że ja bardzo lubiłam na przykład, nie wiem, Liren Natura, kiedy był taki efekt taki aż troszeczkę roziskrzony, takie glow, no ja lubię takie wykończenie, więc to bardzo mi się podoba, tylko właśnie, żeby to krycie było troszeczkę mocniejsze. Z miesiąca na miesiąc widzę, że mi te zmiany trądzikowe troszkę ustępują. Jeszcze nie jest idealnie, więc jeszcze sobie myślę długo poczekam, ale widzę, że idzie to w dobrym kierunku, więc takie światełko w tunelu jest, że może jednak będzie lepiej i będę sobie mogła ten podkład używać. I wydaje się być naprawdę spoko opcją. Jeżeli chodzi o te pomadki z Cooler Caramel, piękny odcień, natomiast może niekoniecznie dzisiaj te... Przez to, że widzę, że da się je stosować w taki sposób, że te granice rozmyć sobie palcem, bardzo mi się ten efekt podoba i myślę, że będę sobie po nie właśnie w ten sposób sięgać. Jestem ciekawa, czy któreś z tych kosmetyków Was zaintrygowały. Może miałyście któreś? Podzielcie się opinią, czy wytestowałyście coś z szafy Altera i czy u Was się to spisało? Macie jakieś spostrzeżenia? Dawajcie koniecznie znać. Ja przypomnę jeszcze, że miałam, wiecie co, pomadkę w odcieniu Tulip i bardzo często dostaję pytania, jak ją mam na ustach, co to właśnie jest za pomadka. To słuchajcie, Altera, kilka złotych, numer chyba 14, na pewno się nazywa Tulip. Więc też zwracajcie sobie uwagę na te pomadki z Altery. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!